Dominik Raczkowski, 24 litry, był jednym z uczestników show MTV Warsaw Shore. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Dominik miał wypadek. Został potrącony przez samochód. Kilka godzin trwała walka o życie Dominika. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł w szpitalu 20 marca 2022 roku. Jak informują znajomi Raczkowskiego, do wypadku doszło w sobotni wieczór. Po wydarzeniu odzywał się, komunikował, choć mówił, że nie może się ruszyć, bo go wszystko boli i nie czuje nic od pasa w dół. Można przeczytać relacje znajomych na Instagramie Dominika. Dominik był przytomny. Został odwieziony do szpitala, gdzie stwierdzono, że konieczna jest operacja. Znajomi pisali, że ma złamaną rękę, jest poobdzierany i nie czuje nic od pasa w dół. W pewnym momencie zaczął się gorzej czuć, przyszedł w międzyczasie inny lekarz i poinformował, że nie wygląda to dobrze i zabrali go na blok operacyjny. Dominik dał nam telefon i powiedział, żebyśmy coś napisali do jego rodziny i poinformowali was, co się dzieje w razie czego. Pisali na Instagramie. W szpitalu pojawili się bliscy Dominika. Mamie zostały przekazane informacje, że Dominik był dwukrotnie reanimowany, ma uszkodzony kręgosłup i pękniętą czaszkę. Lekarze długo walczyli o jego życie, niestety nie udało się. W szpitalu pojawili się bliscy Dominika. Mamie zostały przekazane informacje, że Dominik był dwukrotnie reanimowany, ma uszkodzony kręgosłup i pękniętą czaszkę. Lekarze długo walczyli o jego życie, niestety nie udało się.